W Polkowicach Straż Miejska działa 30 lat. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta i gminy. Zatrudniamy 39 pracowników, w tym 5 pracowników cywilnych, 34 strażników. No i oczywiście mamy również plany, ponieważ przed nami kolejne wyzwania, kolejne zadania, więc na pewno będziemy też rozwijać się po to przede wszystkim, żeby służyć mieszkańcom. Jak wyglądały początki pracy strażników miejskich? Siedzibę pierwszą, którą mieliśmy, mieściła się na rynku nad byłą restauracją Barburka, vis-a-vis wejścia do ratusza. Jeszcze tam, to były dwa pomieszczenia, bardzo małe. Straż wtedy też nie liczyła dużo osób, bo to było raptem kilkanaście osób. No i po chyba 2 czy 3 latach dostaliśmy tą siedzibę tutaj właśnie na Targowej 11. No początki na pewno były, no mieszkańcy byli zdziwieni. Jakaś nowa formacja, nowe umundurowanie. Nie wszyscy wiedzieli tak na początku, co będziemy robić, jak będziemy robić. Praca strażników jest doceniana i zgłoszeń jest wiele. Najczęstszymi interwencjami to są przeważnie spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku przez młodzież, złe parkowanie kierowców. Straż Miejska zajmuje się również edukacją dzieci w naszej gminie. Od lat cyklicznie zajmujemy się współpracą ze wszystkimi placówkami oświatowymi w Polkowicach. Te spotkania są z dziećmi od najmłodszych lat, od przedszkoli już zaczynamy współpracować, prowadzimy różną tematykę, od bezpiecznego zachowania się na podwórku, od zachowań w stosunku, w kontaktach z obcymi. Tych spotkań jest naprawdę bardzo wiele. Życzymy dalszych sukcesów i kolejnych lat służby.